Ostatnie miesiące dla gminy Gorzyce to czas wielu zmian. Władze gminy prowadzą obecnie szereg inwestycji związanych m.in. z modernizacją dróg i chodników. Takie prowadzone są na terenie osiedla Gorzyce. Poprawią one nie tylko wygodę poruszania się, ale również zapewnią większe bezpieczeństwo mieszkańcom osiedla. To są w sumie 3 ulice i jedno bardzo duże, kluczowe skrzyżowanie. W tej chwili ukończona jest inwestycja na ulicy porucznika Sarny, natomiast na ukończeniu jest inwestycja i do końca sierpnia, mam nadzieję, będzie ukończona. To jest ulica, kompleksowy remont i modernizacja ulicy Słonecznej, ulicy 3 Maja i potężnego skrzyżowania, z którym mieliśmy ciągle problemy i z odwodnieniem, i z utrzymaniem odpowiedniej jakości nawierzchni na tym skrzyżowaniu. To jest Żwirki, Wigury i 3 Maja. Użytkownicy tych dróg nie ukrywają swojego zadowolenia z wykonywanych prac. Ciężko było przejechać. Są nowe drogi wszędzie porobione, jak tam widzicie. Tam następna droga jest robiona. Na Słonecznej żeśmy pięknie zrobili. No ale to dzięki wójtowi nowemu. Naprawdę zaangażowany człowiek. I jak widać, to efekty są na całym osiedlu. A plany mamy dosyć szerokie, na wiele lat. Także podejrzewam, że piękne osiedle będziemy mieli. Może ładniejsze jak Warszawa. Muszę powiedzieć, że wreszcie w tych Gorzycach coś się dzieje. Utrudnienia jakie były, to po prostu jakość tych naszych dróg, prawda? Dziury, oberwane krawężniki, a to wszystko wpływa i na bezpieczeństwo jazdy, i na jakość tej jazdy. Naprawdę no, dla naszego gospodarza wielkie, wielkie dzięki. Bezpiecznie przede wszystkim, że człowiek tam gdzieś nie przewróci się, no bo tak jak te chodniki były, czy nawet iż drogi, jakieś były dołki, coś tego, teraz no niesamowicie. Jestem zadowolony bardzo. Inwestycje związane z przebudową dróg to nie jedyna nowość. We wsi Gorzyce niedawno stanęła altana ogrodowa, z której mogą korzystać zarówno dorośli, jak i dzieci. Oprócz niej na placu znajdują się również ławki i stoły, przygotowane zostało miejsce na ognisko i grilla. Jak mówi sołtys wsi Gorzyce Anna Kozieł, właśnie takiego wypoczynkowego miejsca w tej części Gorzyc brakowało. Altana sprawdza się bardzo fajnie, bo korzystają z niego i najmłodsze dzieci, i starsi, i dorośli. A dotychczas nie było takiego miejsca u nas tu na wsi w Gorzycach, a w tym okresie wakacyjnym jest ona jak najbardziej uczęszczana. Jest tu jeszcze grill, tylko jest on na wypożyczeniu u mnie, każdy może z niego korzystać. Byłem tutaj 2 razy i było fajnie. Zmiany zaszły również w miejscowości Furmany. Od 1 września zacznie funkcjonować tam punkt przedszkolny, a znajdować się będzie przy szkole podstawowej imienia Stanisława Jachowicza. Obecnie jeszcze trwają prace budowlane związane z przystosowaniem obiektu do potrzeb najmłodszych mieszkańców. Do tej pory ta miejscowość, jedna z nielicznych w naszej gminie, która nie obejmowała opieką naszych najmłodszych. Korzystamy tutaj ze środków unijnych, konkretnie napisaliśmy projekt do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, stamtąd pozyskaliśmy środki na tą inwestycję. To jednak nie koniec planów na ten rok. W tym roku jeszcze planujemy przede wszystkim modernizację chodnika na ulicy Księdza Adama Osetka, jak również przy ulicy Wrzawskiej, przy drodze wojewódzkiej w kierunku Wrzaw, budowa chodnika w miejscowości Gorzyce. Jeszcze jedna inwestycja, która dziś się rozpocznie, dzisiaj zostały podpisane umowy, termomodernizacja 2 obiektów szkolnych. Szkoła podstawowa nr 1 w Gorzycach oraz zespół szkół we Wrzawach. To jest termomodernizacja. Pod tym hasłem kryje się nie tylko ocieplenie budynku, ale i wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznych, wymiana instalacji cieplnej, grzewczej, jak również budowa na jednej i na drugiej placówce instalacji fotowoltaicznej. 2017 rok również zapowiada się być owocnym, jeśli chodzi o inwestycje. Mamy plany dosyć duże i ambitne na przyszły rok. W tej chwili podpisane mamy już umowy na finansowanie budowy stadionu lekkoatletycznego dla młodzieży, dla juniorów. To będzie obiekt ten obiekt będzie znajdował się przy zespole szkół w Gorzycach, przy gimnazjum. Wartość inwestycji prawie 1,5 miliona. No i
to, co, czym się może pochwalić cały zespół nasz projektowy, że udało nam się uzyskać dofinansowanie na 100% tej inwestycji. Także fantastyczna sprawa, część środków będzie pochodziła z programu operacyjnego RPO, a pozostała część, około 400 tysięcy, od ministra sportu. I to bardzo cieszy, że ministerstwo docenia nasze wysiłki, docenia naszą młodzież, trenerów, którzy już tu od 4 lat pracują z młodzieżą w kierunku rozwoju lekkiej atletyki. No i to będzie bardzo fajna sprawa. Oprócz tego na przyszły rok planujemy modernizację ulicy, połowę ulicy Żwirki Wigury i ulicy 11 listopada.